Wolność, która nie umiera. Benedykt XVI modli się w rowach ardeatyńskich w miejscu hitlerowskiej masakry z 1944 roku. Tylko Boże Miłosierdzie może zapełnić pustkę, zasypać przepaści wykopane przez ludzi, którzy owładnięci ślepą przemocą przeczą własnej godności bycia dziećmi bożymi i praćmy się dla siebie nawzajem. Dziedziniec dialogu. Ujęcie z pierwszego etapu paryskiego dziedzińca dialogu, przestrzeń spotkania z niewierzącymi i podsumowanie księdza kardynała Ravasego. Jedni i drudzy pragną zwalczać za pomocą czystej myśli obojętność, powierzchowność i wulgarność. Muzea przeciw wszelkim barierom. Nowoczesna posługa zbiorów watykańskich z myślą o niewidomych i niesłyszących za pośrednictwem specjalistycznych stycznych przewodników w języku migowym oraz za pomocą multisensorycznych możliwości. Katolickie Serce Meksyku. Odwiedzamy papieskie kolegium meksykańskie, które gości około 120 młodych kapłanów, którzy studiują w Rzymie, a z których wielu powołanie związanie jest z wieloma podróżami Jana Pawła II do kraju Ameryki Łacińskiej. Papież Wojtyła, wiara jak granit. Miesiąc przed beatyfikacją wspomnienie słowackiego kardynała Józefa Tomko, którego Jan Paweł II zechciał postawić na czele dykasterii do spraw misji. W jego totus tuus oddał się cały Bogu. Krew przelana za wszystkich. Felieton księdza Federico Lombardiego. Krew Jezusa nie została przelana przeciw komukolwiek, ale jest krwią przelaną za wielu, za wszystkich. My wszyscy potrzebujemy ostatecznej, oczyszczającej mocy miłości, a taką mocą jest krew Jego. Nie jest złorzeczeniem, ale zbawieniem. Tak brzmi jedno ze stwierdzeń ostatniej książki papieża o Jezusie z Nazaretu, które przykuło większą uwagę i obudziło aprobatę wielu osób, gdyż zdecydowanie wyeliminowało u podstaw interpretację passusów Ewangelii, które mogłyby brzmieć jak obwinianie narodu żydowskiego. Ale dzisiaj te słowa powracają nam na myśl, gdy ponownie widzimy, jak wiele krwi jest przelewanej. Czy to na wybrzeżu Kości Słoniowej, czy w Libii, czy w tylu innych częściach świata. Krew przelewana w wojnach cywilnych, w konfliktach wewnętrznych, w krajach, które, jakkolwiek złożona byłaby ich sytuacja, winny poszukiwać tego, by wzrastać jako wspólnoty ludzkie i świeckie, których tymczasem pogłębiają się otchłanie nienawiści nie tylko na dziś, ale i na przyszłość. Widząc przelewaną krew, chrześcijanie nie mogą nie wspomnieć spontanicznie o krwi Jezusa. Bóg bliski, obecny i uczestniczący w każdym cierpieniu spowodowanym przez zabójczą przemoc, z której może się cieszyć tylko ten, kto nienawidzi ludzkości. Bóg nie przestaje kochać wszystkich i pragnąć zbawienia wszystkich stron, płacąc cenę trudu i wiarygodności tej miłości. Jest to ostatecznie broń najsilniejsza czy najsłabsza ze wszystkich. Droga ku krzyżowi i zmartwychwstaniu wspiera trudne zadanie wszystkich budowniczych pokoju. W niedzielę po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił się z apelem o zaprzestanie walk w Libii i zapewnienie bezpieczeństwa narodowi libijskiemu. W momencie największych napięć, mówił Ojciec Święty, koniecznie trzeba podjąć wszelkie środki dyplomatyczne służące do rozwiązania konfliktu i podtrzymać znak otwarcia i wolę pojednania między wszystkimi zaangażowanymi stronami, a także poszukiwać pokojowych i trwałych rozwiązań. Benedykt XVI zwrócił się szczególnie do organizacji międzynarodowych, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna i militarna, by rozpoczęły dialog, który zakończy walki zbrojne. W minioną niedzielę Ojciec Święty Benedykt XVI udał się z prywatną wizytą do znajdujących się na skraju Rzymu rowów ardeatyńskich. Wizyta upamiętniała 67. rocznicę okrutnych mordów dokonanych przez nazistów. Wolność, która nie umiera. To, co wydarzyło się tutaj 24 marca 1944 roku, było ciężką obrazą Boga, ponieważ było celową przemocą dokonaną przez człowieka na człowieku. I efektem tego była wojna, okrutna wojna, podczas gdy Bóg jest życiem, pokojem i jednością. Ojciec Święty przyjął zaproszenie Narodowego Stowarzyszenia Rodzin Włoskich Ofiar Walk za Ojczyznę i 27 marca udał się z wizytą do rowów ardeatyńskich. Wizyta była hołdem złożonym ofiarom nazistowskiej rzezi.
Tego dramatycznego dnia 24 marca naziści zamordowali 335 osób. Był to odwet za zamach włoskich partyzantów na niemiecką kolumnę wojskową dokonany poprzedniego dnia. Zginęło 33 żołnierzy. Tej krótkiej, ale znaczącej pielgrzymce na miejsce mordu Ojcu Świętemu towarzyszył Riccardo di Segni, rabin wspólnoty żydowskiej w Rzymie, a także ksiądz kardynał Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, syn pułkownika Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, który wówczas został zamordowany. Po złożeniu kwiatów przed tablicą upamiętniającą to tragiczne wydarzenie Ojciec Święty i rabin wspólnoty żydowskiej w ciszy pomodlili się za ofiary. Po modlitwie pobłogosławili groby zamordowanych, m.in. grup ojca kardynała Montezemolo. Wśród nich są też groby księdza Pietro Papagallo, heroicznego kapłana, który decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II został włączony w poczet męczenników kościoła XX wieku, i grup Alberto Funaro, członka rodziny żydowskiej. Później na placu Ojciec Święty Benedykt XVI, tak jak liczni jego poprzednicy, Paweł VI i Jan Paweł II, wyraził swoją bliskość z rodzinami ofiar, przypominając, że duch ludzki pozostaje wolny nawet w najcięższych warunkach. Nawet pośród ciemnych kart historii człowiek miał i powinien mieć siłę i odwagę do mówienia tak dobru i nie złu. Trzeba wierzyć w Boga, w miłość i w życie, mówił Ojciec Święty. Trzeba mieć siłę, aby odrzucić każdy fałszywy obraz Boga, który zdradza Jego święte imię i w konsekwencji zdradza człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Upamiętniając to dramatyczne i bolesne wydarzenie, Ojciec Święty Benedykt XVI prosił o miłosierdzie Boże. Tylko ono może ukoić i uleczyć otwarte rany spowodowane przez ludzi, którzy niszczą, powodowani ślepą nienawiścią, odrzucając nadaną im godność dzieci Bożych, odrzucają też swoich braci. W tym imieniu Ojciec zawarta jest gwarancja nadziei, możliwość innej przyszłości, wolnej od nienawiści i od zemsty, przyszłości pełnej braterstwa w Rzymie, we Włoszech, w Europie i na świecie. Na zakończenie audiencji generalnej w środę papież przypomniał dramat Wybrzeża Kości Słoniowej, dotkniętego od listopada zeszłego roku krwawą wojną pomiędzy dwoma przeciwnymi frakcjami politycznymi. Dramatyczny konflikt, powiedział Benedykt XVI, czyni bardziej pilnym odzyskanie szacunku i pokojowego współżycia. W tym sensie żaden wysiłek nie powinien być pominięty. Papież ogłosił ponadto, że chce posłać do tego afrykańskiego kraju księdza kardynała Petera Tuksona Kodło, przewodniczącego papieskiej Rady Justicja et Pax, aby wyrazić swoją solidarność z ofiarami konfliktu oraz zachęcić do pojednania i pokoju. W Paryżu odbyło się w zeszłym tygodniu pierwsze wielkie spotkanie w ramach inicjatywy Dziedziniec Pogan, podjętej przez Watykan w celu rozwinięcia dialogu z niewierzącymi. Mówi nam o tym ksiądz kardynał Ravasi, z którym wywiad przeprowadził Stefan Leszczyński. Wierzący i niewierzący, niech odnajdą drogę dialogu we wzajemnym szacunku, pokonując barierę strachu. Tym apelem papieża zakończył się w zeszłym tygodniu pierwszy etap dziedzińca Pogan przed katedrą Notre Dame w Paryżu. W tym znaczącym miejscu tysiące młodych, wierzących i niewierzących spotkały się, by poruszyć wielkie tematy dotyczące egzystencji ludzkiej i spraw bożych. Wierzący i niewierzący, obecni na dziedzińcu nieznanego, jesteście zaproszeni, by wejść także do wnętrza miejsca świętego, by przekroczyć wspaniały portal Notre Dame i wejść do katedry na chwilę modlitwy. Dla niektórych z was ta modlitwa będzie modlitwą do Boga, poznanego w wierze, ale dla innych może być ona także modlitwą do nieznanego Boga. Anche una preghiera al Dio ignoto. W ciągu dwóch dni odbywająca się w stolicy Francji nowa inicjatywa watykańska, która zrodziła się, by podjąć dialog pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, zwana dziedzińcem Pogan, zgromadziła intelektualistów, naukowców, polityków, ateistów i ludzi wiary. Pośród tematów poruszanych przez dwa dni dyskusji w siedzibie UNESCO, Sorbony i Akademii Francuskiej wyróżniały się te najbardziej aktualne, jak światowy kryzys ekonomiczny i społeczny oraz spotkanie wiary i rozumu. Był to dialog, który pozwolił wyszczególnić wiele wartości wspólnych i jedno wielkie wyzwanie dla dziedzińca Pogan, jak nam wyjaśnia ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący papieskiej Rady do spraw Kultury.
Społecznym złem, które wspólnie chcemy pokonać poprzez szlachetną wymianę myśli i wpływ, jaki powinni mieć w społeczeństwie ci, którzy wypracowują systemy albo proponują wizje i pojęcia, jest przede wszystkim obojętność, powierzchowność, banalność, a czasem także prostactwo. Ta atmosfera jest bardzo podobna do mgły, a poprzedzić ją, a przepędzić ją jest bardzo trudno. Dziedziniec Pogan nie jest łatwym miejscem spotkania. Opory i obawy są mocną pokusą tak wśród katolików, jak i wśród świeckich, niewierzących. Muszę powiedzieć, że w tym przypadku decydujące jest dla mnie inne słowo, a mianowicie poszukiwanie. Obie strony winny zaprezentować własną tożsamość. My nie powinniśmy ukrywać, że mamy za sobą 20 wieków historii naznaczonych wspaniałą myślą, sztuką, kulturą. Tak więc z naszą tożsamością powinniśmy przypominać, że wraz z nimi, z ich tożsamością i wartościami, znajdujemy się na etapie poszukiwania, ponieważ prawda jest o wiele większa od nas. Jej wielkość przewyższa nas w różnych wymiarach. Ta inicjatywa paryska będzie kontynuowana poprzez podobne wydarzenia w Tiranie, Sztokholmie i Barcelonie. Jest już wiele miast, które poprosiły o zorganizowanie w nich następnych spotkań z cyklu Dziedziniec Pogan, którego pierwsze owoce już się objawiły. Jeden z najważniejszych ateistycznych myślicieli francuskich, Luc Ferry, który jest bardzo ceniony i wykłada także w Harvardzie w Stanach Zjednoczonych, poprosił mnie o audiencję i zaproponował, abyśmy poprzez wzajemny dialog przygotowali wspólną książkę. Zaproponował także jej zaskakujący temat – Ewangelia Świętego Jana. Benedykt XVI poświęcił katechezę podczas środowej audiencji ogólnej osobie świętego Alfonsa Marii de Liguori, jasnego świadka miłości, który żył w Neapolu w XVIII wieku. Założyciel redemptorystów, podkreślił papież, przypomina nam, że należy mieć optymistyczną wizję życia, pokładając ufność w zasobach dobra, które Pan powdarowuje każdemu człowiekowi. Położył zatem akcent na ważność nauczania doktryny moralnej. Święty Alfons Maria de Liguori, zaznaczył papież, jest przykładem gorliwego pasterza, który zdobywał duszę, przepowiadając Ewangelię i sprawując sakramenty, prowadząc styl życia naznaczony łagodnością, łagodną i pokorną dobrocią. Poszerza się oferta muzeów watykańskich skierowana do osób niesłyszących i niewidomych, pozwalająca im podziwiać artystyczne piękno strzeżone w muzeach watykańskich. Materiał przygotował Andrea Mazzucca. Muzeum przeciw barierom. Upośledzenia fizyczne nie muszą przeszkadzać zobaczyć i zrozumieć skarbów sztuki. Z tej racji muzea watykańskie proponują nową ofertę dydaktyczną dostępu do historycznych kolekcji z całego świata. Od marca możliwe jest dla osób niesłyszących zwiedzanie niektórych części muzeów watykańskich pod przewodnictwem pracowników dydaktycznych specjalizujących się w historii sztuki, posługujących się włoskim językiem migowym. Dla osób niewidzących i niedowidzących zaś zwiedzanie multisensoryczne wzmocni ich percepcję estetyczną dzieł sztuki wystawianych w Muzeum Gregoriańskim Świeckim i niektórych płócien przechowywanych w Pinakotece Watykańskiej. Łącznie z możliwością ich dotknięcia, jak wyjaśnia nam odpowiedzialna za działalność dydaktyczną Muzeów Watykańskich Maria Serlupi. Po pierwsze posługujemy się oczywiście kopią obrazu. W przypadku Melozzo z Forli jest to tablica termoforyczna, natomiast w przypadku zdjęcia z krzyża Caravaggia wypukło rzeźba perspektywiczna, która jest badana dotykowo. Pozwala to wejść na ten trzeci wymiar pracy nad dziełem. Następnie dostarczamy zwiedzającemu cały szereg narzędzi, które zmierzają do pobudzenia innych zmysłów, które nazywamy zastępczymi, zapachowych, dotykowych czy słuchowych. Daje to możliwość dotarcia do samego sedna sprawy. Jedna z konserwatorek odtworzyła fresk na kalorite, takim samym materiale i przy pomocy tej samej techniki, które wykorzystuje się do aniołów Melozzo, oraz odtworzyła fragment płótna Caravaggia z taką samą strukturą płótna i taką samą techniką malowania. Oprócz dotknięcia reprodukcji istnieje możliwość dotknięcia również materii. Dzięki temu będą w stanie poczuć przygotowanie koloru, które jest kładzione na odwrocie płótna
a tym samym wejdą w istotę pracy. Następnie mają cały szereg zapachów. W przypadku zdjęcia z krzyża jest to zapach aloesu i mirry, których używano przy składaniu do grobu zmarłych, a następnie mogą dotknąć lnianego płótna użytego przy złożeniu Chrystusa. Jest to próba dowartościowania obrazów arcydziomalarstwa włoskiego dla tych, którzy nie posiadają wzroku, możliwości użycia wzroku. Jest to wyjątkowa propozycja, która jest potwierdzeniem troski, z jaką muzea watykańskie wychodzą na zawsze naprzeciw zróżnicowanym potrzebom zwiedzających. Dyrektor muzeów Antonio Paolucci. Wejście do muzeum to dla wielu jakby wspinaczka szóstego stopnia. Chcemy im w tym pomóc, wykorzystując w odniesieniu do każdej kategorii klientów wszystko, co mamy do dyspozycji, całe nasze dotychczasowe doświadczenie. Wreszcie, począwszy od marca, dzieci z ostatnich klas szkoły podstawowej prowadzone są przez pracowników edukacyjnych do muzeów watykańskich w ramach animowanych wycieczek, które obejmują tematyczną lekturę dzieł sztuki oraz działalność kreatywną, która ma miejsce w tych samych dziełach lub laboratoriach. Ich celem jest utrwalenie i rozwijanie tego, co zdołamy odkryć w czasie zwiedzania. W poniedziałek rano Benedykt XVI przyjął na audiencji Chrystostoma II, arcybiskupa Nea Justiniana oraz całego Cypru. Wśród tematów rozmowy była sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz wolność religijna na wyspie Cypr. Benedykt XVI i arcybiskup Chryzostom II spotkali się już podczas wizyty prawosławnego prymasa w Rzymie w czerwcu 2007 roku oraz w czasie podróży apostolskiej Jana Pawła II na Cypr w czerwcu Benedykta XVI w czerwcu 2010 roku. Nasza wędrówka na papieskich kolegiach zagranicznych w Rzymie prowadzi dzisiaj do Meksyku, gdzie przebywa około 120 studentów. Odwiedziła je dla nas Martina Luizę. Serce katolickiego Meksyku. W dzielnicy Monte Verde Novo w Rzymie, otoczony parkiem z majestatycznych drzew, ma swoją siedzibę papieskie Kolegium Meksykańskie, założone w 1960 roku z woli kardynała José Garibi Rivera, mające na celu kształcenie kleru meksykańskiego, który byłby bliski papieżowi i miał głęboką kościelną wizję. Meksyk jest jednym z najbardziej związanych z następcą świętego Piotra krajów hiszpańskojęzycznych. Jan Paweł II odbył do tego kraju swoją pierwszą zagraniczną podróż w styczniu 1979 roku i odwiedził go aż 5 razy. Osobisty sekretarz kardynał Stanisław Dziwisz ujawnia, że dla Jana Pawła II Meksyk był jakby drugą ojczyzną. Z nami jest ksiądz Francisco Ramirez, rektor papieskiego Kolegium Meksykańskiego. Istnieje bardzo ścisły związek, można powiedzieć rodzinny. Wydaje mi się, że w czasie tej pierwszej podróży do Meksyku, pierwszej swojej wizyty pasterskiej, Ojciec Święty odkrył coś, co przez cały jego pontyfikat cechowało jego życie, co wyznaczało mu drogę jako papieżowi. Wydaje mi się, że papież misyjny, papież, który odwiedził cały świat z Meksyku, zaczerpnął pewne inspiracje, ponieważ spotkał się tam z przyjęciem, z wielką serdecznością i czułością. Ha ricevuto qualche ispirazione perché c'è un'accoglienza, c'è una vicinanza molto, molto affettuosa. Również ksiądz Benito Galini, student z kolegium, wspomina wizytę Jana Pawła II w Meksyku, podkreślając ich wpływ. Chciałbym powiedzieć, że moje powołanie wzrastało wraz z pontyfikatem Jana Pawła II. Pamiętam, jak zaraz po wstąpieniu do seminarium w 1999 roku, w czasie czwartej wizyty papieskiej, spędziliśmy całą noc w oczekiwaniu na Ojca Świętego. Noc tak zimną, że, ale kiedy on już przyjechał, było to wspaniałe doświadczenie, ponieważ najpierw ustąpiło zimno, a następnie słowa Ojca Świętego sprawiły, że był to dzień niezwykle gorący. Było to zupełnie szczególne doświadczenie. Andato via e poi le parole del Santo Padre e con quella giornata così calda è stata un'esperienza proprio particolare direi. W Meksyku duszpasterstwo powołań cieszy się dobrym zdrowiem, może z wyjątkiem regionu centralnego.
północnym i południowym Meksyku pełno jest seminarzystów, a ten pozytywny trend znajduje swoje odzwierciedlenie w tym, że w kolegium zajęte są obecnie wszystkie 115 miejsc, a ponadto kolegium przyjmuje 5 studentów, dając im pobyt w pokojach gościnnych. Papieskie Kolegium Meksykańskie oferuje każdemu kapłanowi wyjątkową okazję do formacji, jak wyjaśnia ksiądz Diego Alejandro Porras. Dla mnie kolegium to daje mi przede wszystkim doświadczenie kapłańskie. Jestem zdania, że dla pracy w moim kraju mogę wynieść szerokie doświadczenie nie tylko z punktu widzenia akademickiego i intelektualnego, ale także doświadczenie relacji międzykapłańskich, doświadczenie duchowe mojego kapłaństwa, a także doświadczenie powszechności Kościoła. W środę rano papież spotkał się z Jego Świątobliwością Światosławem Szewczukiem, nowym arcybiskupem większym Kijowa-Halicza na Ukrainie. Spotkanie odbyło się w tydzień po wyborze przez Sobór Synod Biskupów Ukraińskich Kościoła Grecko-Katolickiego. Jestem pewien, że powiedział Benedykt XVI, przemawiając w poszczególnych językach w czasie audiencji ogólnej, że Wasza Świątobliwość będzie prowadził swój Kościół, przewodnicząc mu w wierze w Jezusa Chrystusa zgodnie z własną tradycją i duchowością w komunii ze stolicą Piotrową, która jest widocznym znakiem tej jedności, dla której tak wielu synów nie zafachało się oddać swojego życia. Miesiąc przed beatyfikacją Jana Pawła II nadal przedstawiamy Wam wspomnienia jego najbliższych współpracowników. Barbara Castelli zebrała to, co powiedział kardynał Józef Tomko, przez wiele lat prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Papież Wojtyła, wiara granitowa. Przez wiele lat miałem łaskę służenia Kościołowi, pełniąc swoją posługę przy Janie Pawle II. Od niego nauczyłem się wiary, wiary granitowej. Jest to wspomnienie wzruszające i wdzięczne, jakie słowacki kardynał Józef Tomko, emerytowany prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, oferuje nam w przededniu beatyfikacji Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja. Wiele zdarzeń pozostało w umyśle kardynała, który otrzymał święcenia biskupy od polskiego papieża w 1979 roku. Ten szczególnie intensywny okres rozpoczął się zasadniczo w 1979 roku, kiedy zechciał Ojciec Święty osobiście włożyć na mnie ręce przez święcenia biskupie w Kaplicy Sykstyńskiej. To był jego wybór, bo system w tym czasie, pochodzę z byłej Czechosłowacji, reżim totalitarny nie pozwalał na wyświęcenie więcej niż 4 osób. A potem jak zorganizować uroczystości w Bazylice Świętego Piotra, jak zrobić związane z tym zwykłe przyjęcie. On rozwiązał problem osobiście, włożył na mnie swoje ręce, ręce, które wciąż czuję na mojej głowie. Non voleva permettere più di 4 persone e allora come si faceva a organizzare una festa, una celebrazione in San Pietro, come normalmente il Papa fa, ma lui ha risolto personalmente. E lui mi ha imposto queste mani sue che io sento ancora sulla testa. Kardynał Tomko dzielił z Janem Pawłem II wspólną pasję do gór, a przede wszystkim tęsknotę misyjną. Przypomina on, że w pierwszych słowach encykliki Redemptor Toris Missio została dobrze podsumowana wizja wielkiego papieża w tej kwestii. Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, pisał Jan Paweł II, jest jeszcze daleka od zakończenia. To Duch Święty przynagla do głoszenia wielkich dzieł Bożych. Nie jest dla mnie powodem do chluby głoszenie Ewangelii. To jest mój obowiązek. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. W imieniu całego Kościoła odczuwam pilny obowiązek powtórzenia tego zawołania świętego Pawła. Zawsze ukazywał się jako misjonarz. Wystarczy przypomnieć jego krzyk, kiedy niósł krzyż Jezusa Chrystusa. Nie lękajcie się Chrystusa. To pragnienie głoszenia Jezusa Chrystusa było wyczuwalne w każdym aspekcie jego życia. Mocno czuł ewangelizację, bardzo mocno. In lui l'evangelizzazione la sentiva lui anche fortemente.
Wśród wielu zdjęć i pamiątek kardynał Józef Tomko wspomina niektóre z podróży odbytych razem z Janem Pawłem II, gdy był prefektem Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. 16 lat, jakie upłynęły między długimi sesjami pracy, tysiące kilometrów, by osiągnąć krańce ziemi, gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany. A następnie jego serce zatrzymuje się przy pielgrzymkach Jana Pawła II do swojej ojczyzny. Papież Jan Paweł II odwiedził Słowację 3 razy. W sposób szczególny utkwiła mi w pamięci ostatnia pielgrzymka w 2003 roku, gdy papież czuł się źle i nie chodził już. Także głos był już słabszy. Ojciec Święty, który czytał dobrze po słowacku, gdyż język polski i słowacki są sobie bliskie, tym razem czytał jedno lub z 2 zdania. Całą resztę pozostawiał mnie. Czyli podczas ostatniej pielgrzymki ja użyczałem mu swojego głosu, a także gdy beatyfikował siostrę Zdenkę Cecylię Szelingową i biskupa rytu bizantyjskiego Wasyla Hopko. W Bratysławie papież siedział pod wielkim krzyżem, jakby utożsamiając się z tym krzyżem. Były to dni bardzo mocnych przeżyć i doświadczeń duchowych. Le due persone, cioè la suora Zdenka Szelingowa e il vescovo di rito bizantino Wasyl Hopko. A Bratislava e lui stava seduto lì sotto il grande crocefisso e lui seduto sotto, quasi identificato con questo crocefisso. Beh, erano certamente impressioni molto forti, esperienze spirituali profonde. Ksiądz kardynał jest pewny, że 1 maja bieżącego roku setki, a nawet tysiące osób przybędzie, aby oddać hołd temu gigantowi wiary i jednocześnie, aby podziękować za to wszystko, co nam dał Jan Paweł II przez 27 lat swego pontyfikatu. Jan Paweł II uczył pokory, promieniował wielką ludzką prostotą, był bardzo szlachetny. Z nim każdy natychmiast czuł się dobrze. Różne przymioty, które posiadał, były ważne i cenione. Jednym z nich była pamięć. Jan Paweł II nie tylko pamiętał imiona osób, które spotkał, ale także to, o czym z nimi rozmawiał. Naprawdę miał niebywałą pamięć. Była niezliczona liczba rzeczy do nauczenia się od Jana Pawła II, jego wspaniałomyślność bez granic. Naprawdę, jakże nie wspomnieć jego zobowiązania wobec Matki Bożej, tego totus tuus wobec Matki Jego, ale i Matki Jezusa, ponieważ dla papieża była ona tak zjednoczona ze swoim Synem, tak jak to przedstawiają ikony. W tym jego totus wyraża się jego całkowite duchowe oddanie i ofiarowanie się siebie. Był zawsze całkowicie i bez reszty oddany.